Mój wykład będzie się składał z dwóch części. Jedna jeszcze jakby uściślenie tego, o czym już Pan Profesor powiedział, pokazanie Państwu w sposób bardziej graficzny tego, co w następnym etapie chciałbym Państwu pokazać z punktu widzenia już korzyści klinicznych. A tak jak już Pan Profesor Krawczyk powiedział, nadzór immunologiczny, to czyli to, że układ odpornościowy w każdym z nas codziennie wyszukuje komórki, które potencjalnie mają prawo i mogą zezłośliwić i je eliminuje. Dlatego u nas nowotwory nie powstają. Każdego z nas codziennie w dzielących się komórkach dochodzi do uszkodzeń, które mogą umożliwić tym komórkom przeistoczenie się w komórki złośliwe. Już w 1950 roku taka koncepcja, że układ odpornościowy to robi, powstała. My wiemy, że u chorych poddanych immunosupresji, u chorych po przeszczepach narządowych, u których, żeby organizm nie odrzucał przeszczepionych narządów, trzeba stosować immunosupresję, u tych chorych około 7-krotnie wzrasta ryzyko rozwoju choroby nowotworowej, a niektórych nowotworów, takich jak nowotwory obszaru głowy i szyi, ponad 20-krotnie. Immunoterapia, ja myślę, najlepszym przykładem aktualnej możliwości zastosowania immunoterapii jest czerwiak, dlatego, że był to nowotwór, z którym przez lata nie mogliśmy sobie poradzić. Był to nowotwór, gdzie wiedzieliśmy, że u naszych chorych mogą pojawić się tak zwane spontaniczne remisje. Ja sam z takich chorych też, lecząc ich właśnie z tym niepoznaniem, miałem, gdzie chorzy na przykład z przerzutami w płuca, z niewiadomego jakiego powodu nagle te przerzuty z miesiąca na miesiąc malały bez żadnego leczenia. Także to takie sytuacje się zdarzały, to właśnie powodowało, że uznano czerwniaka jako absolutny przykład nowotworu immunogennego, nowotworu, który jest kontrolowany przez układ odpornościowy. Tak jak układ odpornościowy jest silniejszy od czerwniaka, to ten czerwniak rośnie, ale w momencie, kiedy czerwniak uczy się oszukiwać nowotwór, chować swoje wizytówki, układ immunologiczny go nie rozpoznaje, bo jest wyciszony przez komórki czerwniaka, wtedy dochodzi do progresji choroby. No o tym już Państwu Pan Profesor powiedział. Rzeczywiście bardzo dużo te obserwacje koleja wniosły i my takie jak gdyby wyciągi z bakterii, antygeny bakteryjne wykorzystujemy w praktyce klinicznej, między innymi czy przede wszystkim u chorych na raka pęcherza moczowego, których stosujemy wlew pęcherzowy z BCG i to jest bardzo efektywne leczenie. To indukuje odpowiedź zapalną, naciekanie przez limfocyty ściany pęcherza, ale jeżeli u chorych są wilawczaki, czyli powierzchniowe nowotwory pęcherza, które ciągle nawracają, stosowanie wlewek właśnie z takimi izolatami antygenów bakteryjnych jest skuteczne. To już też było pokazane, co jest bardzo ważne, to jest to, że jakby z roku na rok poznajemy coraz więcej tych interakcji. Z roku na rok dowiadujemy się, że te interakcje, które wydawało się, że mają pomiędzy komórką prezentującą antygen a limfocytem, czy limfocytem a komórką nowotworową, mają na przykład działanie tylko stymulujące odpowiedź immunologiczną, w pewnych warunkach okazuje się, że nie stymulują, tylko hamują. No coraz więcej wiemy na ten temat, mamy coraz więcej możliwości ingerowania te różne punkty tutaj, coraz więcej możliwości blokowania tych interakcji albo ich stymulowania. I tu między innymi zaznaczone są te, z którymi zaczynamy już sobie radzić, wykorzystując je w praktyce klinicznej. Przede wszystkim myślę, że to jest w tej chwili to, o czym mówimy o przełomie w nauce, czyli immunoterapia oparta o blokowanie interakcji PD-L1 z PD-1 i blokowanie sygnału CTLA-4. Dlaczego to jest takie istotne, jak to działa? Układ immunologiczny to jest jak taki pojazd, który możemy rozpędzić bardzo mocno. Teraz załóżmy, to jest limfocyt. Limfocyt na swojej powierzchni ma szereg różnych receptorów, które pozwalają go rozpędzić, pozwalają zrobić z niego bardzo zabójczą komórkę, ale jednocześnie, tak jak już Pan Profesor wspomniał, muszą być mechanizmy, które zabezpieczają, żeby taki rozpędzony limfocyt mnożący się, szukający aktywnie swojego wroga, żeby jakby on nie dzielił się, nie rozpędzał się niepowstrzymanie, bo w pewnym momencie po zetknięciu z jednym antygenem w hipotetycznej sytuacji taki
cały organizm musi składać tylko z jednego typa limfocytów, które by proliferowały. No, mamy coś takiego w przypadku białaczki, czyli to jest coś absolutnie nieskazanego dla organizmu, dlatego limfocyty wyposażone są też w receptory, które je hamują i to bardzo efektywnie hamują. To możemy porównać do takiego hamulca tarczowego, który jest w stanie zahamować nawet najbardziej rozprowadzony pojazd bardzo efektywnie, właśnie stosując tylko taką bardzo dobrą i silną blokadę tego rozprzężonego, tej rozprzężonej tarczy. I to jest właśnie to, co zaczęto dostrzegać jako potencjalny punkt, z którym możemy zacząć ingerować. Wcześniej wydawało się, że mechanizmem walki z nowotworami to będzie rozpędzanie tego pojazdu. A potem się okazało, że właśnie może lepiej nie tyle go rozpędzać, bo to rozpędzanie jest bardzo toksyczne, ale może po prostu zdemontować ten hamulec. I wtedy, jeżeli ten układ odpornościowy umie rozpoznawać nowotwór i my mu zdejmiemy te hamulce, to wtedy on sobie zacznie walczyć z chorobą nowotworową. I rzeczywiście tutaj okazało się, że mamy możliwość stosowania leków anty-CTLA-4, mamy stosowanie, możliwość stosowania leków anty-PD-1 czy anty-PD-L1. Terapie anty-PD-1, anty-PD-L1 to jest nowa generacja inhibitorów punktów kontrolnych, czyli punkty kontrolne układu odpornościowego to jest ten właśnie hamulec, a inhibitory punktów kontrolnych to są te nasze leki, którymi zaczynamy w tej chwili dysponować głównie na poziomie badań klinicznych, które ten hamulec demontują. I przykład wykorzystania tej interakcji i wiedzy, jak to funkcjonuje, między innymi właśnie ta interakcja PD-1-PD-1. Komórka nowotworowa, żeby zostać rozpoznana przez limfocyt, czyli komórkę, która ma zabić komórkę nowotworową, limfocyt musi rozpoznać pewne antygeny nowotworowe, które komórka nowotworowa prezentuje na swojej powierzchni. I dopiero jak rozpozna i dostanie sygnał, no tak, to jest ta komórka, ja ją zidentyfikowałem, muszę ją zniszczyć, no to w tym momencie taki limfocyt powinien niszczyć komórkę nowotworową. Ale okazuje się, że na powierzchni komórki nowotworowej jest białko PD-L1, które styka się z receptorem PD-1 na powierzchni limfocyta i to nie limfocyt niszczy komórkę nowotworową, ale komórka nowotworowa w tym momencie wyłącza limfocyt. I z tym można zrobić, jakby w oparciu o tą wiedzę, powstają dwie strategie. Pierwsza, zastosowanie przeciwciała monoklonalnego, które blokuje, unieczynnia receptor na limfocycie, czyli jeżeli nawet istnieje takie białko hamujące na powierzchni komórki nowotworowej, to limfocyt już jest na to białko niewrażliwe. A druga strategia to jest zablokowanie tego białka na powierzchni komórki nowotworowej, żeby nie mogło zetknąć się z receptorem na powierzchni limfocyta. Także to są dwie strategie, które rzeczywiście, czy generalnie strategie eliminacji inhibitorów punktów kontrolnych są ogromną nadzieją w onkologii. Niestety my nadal nie mamy czynników predykcyjnych. My nadal nie wiemy, o kogo te terapie będą działały. Poszukujemy różnych strategii, żeby znaleźć chorych, którzy reagują. Mówimy, że nie wszyscy może reagują, ale na razie to się nie udaje. Pewne sygnały, że być może stwierdzanie obecności białka PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych będzie wskazywało na chorych, którzy rzeczywiście tylko ci chorzy korzystają z tego leczenia. Niestety to się nie potwierdza. Okazuje się, że nawet jak nie ma komórek nowotworowych PD-L1, to część chorych i tak odnosi korzyść. Także na pewno immunoterapia to jeszcze nie jest leczenie personalizowane, jeszcze długo nie będzie. Aczkolwiek tak jak w każdej innej strategii leczenia systemowego trwa poszukiwanie. Do tej pory mieliśmy tylko umiarkowaną aktywność immunoterapii, jeżeli chodzi o odpowiedzi, ale to się zmienia, za chwilę to pokażę. Oczywiście immunoterapia nie daje tak szybko odpowiedzi, jak daje chemioterapia, która jest leczeniem, które potrafi w ciągu kilkunastu godzin dawać efekt przeciwnowotworowy, odstąpienie dolegliwości, wyraźne zmniejszenie się rozmiaru choroby. Jest obarczone toksycznością, ale toksycznością, której do tej pory nie znaliśmy, toksycznością, z którą musieliśmy nauczyć sobie radzić, ale ta specyfika immunoterapii powoduje, że to nie wszystkie ośrodki kliniczne w Polsce mogą to leczenie stosować, bo jest to leczenie zupełnie inne niż to, co do tej pory znaliśmy, czyli chemioterapia, czy hormonoterapia. Natomiast co jest bardzo ważne, to to, że immunoterapia wydłuża przeżycia i
to, co się staje coraz bardziej prawdopodobne, że immunoterapia może u części chorych, którzy reagują na leczenie pod wpływem, reagują na immunoterapię, może umożliwić wieloletnie przeżycie. Ze stosowaniem starych leków, tak zwanych cytokin, interferonów czy interleukiny drugiej, wiedzieliśmy, że jest pewna grupa chorych, u których nawet przerzutowa choroba jest w stanie się cofnąć na 10-15 lat. Teraz okazuje się, że ta grupa jest zdecydowanie większa. I zaraz o tym będę chciał powiedzieć, jakbym mógł poprosić. Lek anty-CTLA-4, czyli ten lek taki pierwszy z generacji inhibitorów punktów kontrolnych, to jest lek, z którym mamy już 10-letnie doświadczenia. Może nie my jako ośrodki polskie, ale w Europie i na świecie są już 10-letnie doświadczenia. I co jest bardzo istotne, mówimy cały czas o populacji chorych na czerniaka, populacji chorych na nowotwór, który był nowotworem praktycznie w fazie zaawansowanym, nieuleczalnym, z którym niewiele można było sobie, niewiele można było poradzić, stosowano immunoterapię, stosowano chemioterapię bez wyraźnych efektów. Tutaj jest analiza przeżycia chorych leczonych ipilimumabem, zaprezentowana w zeszłym roku na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. 1900 chorych, bardzo duża populacja chorych. Okazało się, że 3-letnie przeżycia bez zgonu, czyli odsetek przeżyć 3-letnich, wynosił 22%. To było już coś takiego, czego wcześniej się w ogóle nie obserwowało. 22% chorych przeżywało 3 lata. Spojrzą Państwo na dane historyczne, bo to są dane historyczne pacjentów, którzy byli leczeni jeszcze przed erą prowadzenia tej immunoterapii inhibitorami punktu kontrolnego i ipilimumabem anty-CTLA-4. Tak się was schodziło do tego miejsca. To jest około 6% przeżyć chorych na odsetki przeżyć dwuletnich na poziomie 10%. I gdy teraz porównuje się już analizę łącznie z chorymi leczonymi już w badaniach rozszerzonego dostępu, okazuje się, że rzeczywiście w ogólnej populacji chorych 3-letni odsetek przeżyć wynosi 3 lata, ale to nie jest najbardziej uderzające. Najbardziej uderzające jest to, że po tych 3 latach ci chorzy praktycznie nie umierają. Jeżeli chorzy, których immunoterapia spowodowała, że nie umarli w ciągu tych 3 lat, to ci chorzy mają bardzo dobre rokowanie. Wygląda na to, że u nich ten układ odpornościowy został na tyle aktywowany, że oni żyją tutaj przez te kolejne lata. Oczywiście to wymaga dalszej obserwacji, ale na to mamy też dowody z tych starych immunoterapii, gdzie ci chorzy, którzy 3 lata przeżyli, też nie umierali, tylko oczywiście odsetek chorych, którzy przeżywali 3 lata, był zdecydowanie mniejszy. Terapia anty-PD-1, anty-PD-L1 to jest kolejny krok naprzód. To jest coś, co my dopiero w tej chwili odkrywamy. Proszę pamiętać, że my tu mamy 10 lat doświadczeń z ipilimumabem. Natomiast tu mamy te doświadczenia na poziomie 3 lat. Ale co już wiadomo. Jeden z leków anty-PD-1, pembrolizumab, w badaniu pierwszej fazy, czyli to są zazwyczaj badania, które mają na celu tylko ocenić, że lek jest bezpieczny i ustalić odpowiednią dawkę tego leku, to było największe przeprowadzone na świecie badanie w pierwszej fazie obejmujące chorych na czerniaka. 411 chorych. Normalnie takie badania mają po 10, 20, 30 chorych. 411 chorych na czerniaka. Co się okazało? Okazało się, że obiektywne odpowiedzi, czyli wyraźnie zmniejszał się nowotwór u chorych, u co trzeciego chorego, w tym u co czwartego chorego, którzy wcześniej otrzymywali ipilimumab i u których ten ipilimumab nie zadziałał. Czyli otrzymywali tą jakby starszą generację immunoterapii, inhibitorem punktu kontrolnego, ona nie zadziałała, ale co czwarty chory reagował na to przeciwciało. Przeżycia 18-miesięczne, czyli 1,5 roku, przeżywało 62% chorych. Kolejny lek. Nivolumab, również badanie pierwszej fazy, czyli badanie, którego celem w ogóle nie jest wykazanie czasu przeżycia całkowitego, to jest badanie oceniające toksyczność, możliwość stosowania leku, optymalną dawkę.
Trzeba mediana przeżycia 20 miesięcy, 36 miesięcy przeżyło 41% chorych. Wcześniej 36 miesięcy mieliśmy na poziomie 20% przy Gilimabie. Tutaj 41% chorych. Prawie co drugi chory reagował na leczenie. I co jest bardzo ważne, czy w tych przeciwciałach anty-PD-1, PD-L1, one praktycznie nie są toksyczne. Kolejna strategia, myślę, jakby najbardziej taka wydawała się obiecująca i rzeczywiście parę rzeczy na to wskazuje, ale to jest połączenie starego inhibitora punktu kontrolnego anty-CTLA-4 i przeciwciała anty-PD-1. To jest oczywiście też badanie pierwszej fazy. Badanie, które pokazało, że obiektywne odpowiedzi u 40% chorych jest reakcja na leczenie, a całkowicie te zniknięcie ognisk nowotworowych stwierdzane jest u co piątego chorego. Natomiast, co jest bardzo istotne, wydaje się ta obserwacja, mediana czasu przeżycia całkowitego, czyli połowa chorych przeżywa co najmniej 40 miesięcy. I tak jak poprzednio powiedziałem, nie wiemy, kto będzie reagował. Wiemy, że to są bardzo skuteczne leki. Leki, które wydają się w tej chwili nie tylko w przypadku czerwiaka będą działały. Są w tej chwili bardzo silne sygnały, że te leki są skuteczne i dalej jest to intensywnie badane u chorych na raka płuca. Jest to badane u chorych na raka pęcherza, u chorych na raka nerkowo-komórkowego, ale ponieważ jest to tak uniwersalny mechanizm, w tej chwili kolejne nowotwory zaczynają być wprowadzane w spektrum oceny skuteczności tych leków. Między innymi w tej chwili też bada się to w przypadku raka piersi. Są pewne badania w skojarzeniu ze szczepionkami w przypadku raka trzustki. Jeszcze jedna koncepcja, która została zaprezentowana w tym roku na Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego, zupełnie nowa koncepcja wykorzystania układu odpornościowego i sposobu jego aktywowania, a mianowicie zastosowanie u chorych na czerniaka z przerzutami dostępnymi przerzutami, czyli w tkance podskórnej lub w skórze, infekowanie tych guzów specjalnie zmodyfikowanym wirusem herpes. Ten wirus wprowadzał do komórek nowotworowych gen immunostymulujący, a jednocześnie, ponieważ namnażał się w komórkach nowotworowych, powodował ich rozpad i uwalnianie antygenów nowotworowych. I okazało się, że rzeczywiście ta strategia jest bardzo skuteczna właśnie w przypadku chorych, u których te zmiany są przede wszystkim zlokalizowane w obrębie skóry, ale okazało się, że ponieważ jest to strategia immunoterapeutyczna, rozpad komórek, uwalnianie antygenów, dodatkowy czynnik immunostymulujący, który był wprowadzony przez wirus, ta odpowiedź pojawia się też między innymi również w obrębie wątroby. Badanie trzeciej fazy, badanie OPTIM, które zostało zaprezentowane podczas tego rocznego kongresu ASCO, porównywało tą strategię immunizacji wirusem herpes z samym czynnikiem immunostymulującym podawanym do guzowa. Okazało się, że długotrwałe odpowiedzi na leczenie, stosowano wirus zmodyfikowany, 16% chorych w porównaniu do 2% otrzymujących tylko czynnik immunostymulujący. Obiektywne odpowiedzi 26% do 5%. Co jest bardzo istotne, u chorych, u których przerzuty były wyłącznie w skórze i w węzłach, mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 40 miesięcy w porównaniu do 21 miesięcy w przypadku chorych, u których stosowano tylko strategię opartą na podawaniu dogozowym czynnika immunomodulującego. Czyli jest to bardzo silny sygnał, że ta strategia potrafi też aktywować układ odpornościowy u chorych na czerwiaka w inny sposób niż inhibitory punktów kontrolnych. I trwa w tej chwili badanie, skojarzenie tej strategii z inhibitorem punktu kontrolnego z założeniem, że to powinno zdecydowanie spotęgować efektywność aktywacji układu odpornościowego i efekt kliniczny u chorych na czerwiaka. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Czyli mamy w tej chwili, tak podsumowując, czwartą bardzo ciekawą metodę systemowego leczenia obliczajmy terapii hormonoterapii, terapii ukierunkowanych molekularnych. Immunoterapia staje się już
właściwie stałym elementem armamentarium leczenia nowotworów. Czy ktoś z Państwa chciałby może ze dwa krótkie pytania, bardzo proszę, bo wiem, że najwięcej nie mamy czasu. Proszę. Panie profesorze, jeśli Pan pozwoli, troszeczkę pytanie nie dotyczące tego akurat wykładu, ale z tego, co się orientuje, Pan się specjalizuje również w leczeniu raka piersi dwa dodatniego. Chciałam tylko podpytać pod to pytanie pacjentów, jaka jest w tej chwili dostępność w Polsce do nowoczesnych terapii właśnie tego HER2 dodatniego raka? Pacjenci orientują się dużo lepiej niż lekarze, przepraszam, niż dziennikarze, że są jakieś nowe leki na rynku, nawet są chyba zarejestrowane, ale nie mają żadnej orientacji, kiedy będą mogli z nich skorzystać. Jeśli mogę prosić o taką odpowiedź. No rzeczywiście pojawiło się kilka nowych leków w leczeniu HER2 dodatniego raka piersi. Te leki charakteryzują się, jeden z tych leków pertuzumab w skojarzeniu ze standardowo stosowanym trastuzumabem rzeczywiście zdecydowanie zwiększa skuteczność kliniczną pierwszej linii leczenia HER2 dodatniego raka piersi. Wydaje się, że są sygnały, że podczas tegorocznego kongresu ESMO, który będzie miał miejsce pod koniec września, pokazane zostaną dane potwierdzające, że istotnie wydłuża czas przeżycia całkowitego. No, jest to lek zarejestrowany, ale jest to lek, który w tej chwili z racji nieustalenia poziomu refundacji nie jest refundowany. A w przypadku drugiego leku TDM1 są przymiarki do w ogóle konsultacji z ministerstwem, natomiast na pewno wprowadzenie tego drugiego leku jest jeszcze bardziej odległe. Proszę bardzo. Ja bym chciał jednak wrócić do immunoterapii. No takie zasadnicze pytanie, czy można już mówić o przełomie w wykorzystaniu immunoterapii, jeżeli chodzi o te ostatnie właśnie nowe metody, bo od wielu lat ta metoda jest testowana, miała takie zwroty i upadki. Czy teraz mamy początek rzeczywiście nowej ery immunoterapii? To znaczy te wyniki, jeżeli chodzi, które przekładają się na poprawę rokowania chorych, nawet na tym etapie, że to są badania pierwszej fazy, no te badania trzeciej fazy głównie dotyczą ipilimumabu, ale te spektakularne efekty z badań pierwszej fazy, które oczywiście wymagają weryfikacji na poziomie kontrolowanych badań trzeciej fazy, ale one zostały uznane przez czasopismo Science, czyli czasopismo ogólnonaukowe, najważniejsze na świecie ogólnonaukowe czasopismo, zostało uznane jako przełom w nauce, czyli immunoterapia nowotworów została uznana jako największy przełom w nauce w 2013 roku. Czyli między astronautyką a oceanografią immunoterapia nowotworów w tym wszystkim była uznana jako największy przełom w 2013 roku, więc coś w tym musi być.